tym roku. W maju Chińczycy ostatecznie otworzyli swój ropociąg i gazociąg, który leci, zaczyna się właśnie w stanie Arakan, kieruje się później do terytorium Chin, tak? Więc mamy tam pewne interesy gospodarcze, czy to poszczególnych generałów, czy pewnych lokalnych społeczności, które powinny partycypować w tych kosztach, więc dochodzi element finansowy. Tak? Trzecim elementem, który powinniśmy wziąć pod uwagę, jest to, że w Birmie trwa bardzo trudny proces pokojowy z kilkunastoma organizacjami etnicznymi i zbrojnymi, który jakoś postępuje do przodu, ale jest ciągle bardzo krótki. Tak? W związku z tym w maju mieliśmy takie bardzo ważne porozumienie z większością tych organizacji etnicznych walczących z rządem w Birmie. I oczekujemy kolejnych kroków, tak, żeby włączyć do tego procesu wszystkie grupy, a nie tylko część tych grup. W związku z tym nie wiem, czy to na przykład nie jest sygnałem ze strony armii pewnej presji dla tych innych grup zbrojnych, żeby pokazać im, żeby zmusić ich do tak naprawdę negocjacji pokojowych, pokazując na przykład stan Arakanu, do czego może doprowadzić złość, czy rozstrzygnięcie tego problemu środkami zbrojnymi. Skoro mówisz o procesie pokojowym, to zatrzymałbym się przy tym słowie pokojowe. Tutaj mamy jeszcze jedną sprawę, która szczególnie interesuje media na Zachodzie, czyli sprawę noblistki, która zdobyła pokojową Nagrodę Nobla w 1991 roku, Aung San Suu Kyi, teraz premier Birmy, którą oskarża się o to, że tak naprawdę nie powinna tej nagrody dostać, bo teraz niewiele robi, żeby tej społeczności pomóc, a wręcz daje pewne przyzwolenie na to, co się dzieje. Czy ona powinna jakoś zareagować, czy ona ma wpływ na to rzeczywiście, co się dzieje teraz między armią a społecznością Rohingya? Żeby dobrze ocenić tą postawę Aung San Suu Kyi, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie jest prawdą, że ona nic nie robi. Mówiłem o tym komitecie doradczym do spraw stanu Rakhine. To ona powołała ten komitet, który się składa z Birmańczyków, ale też trzech zagranicznych ekspertów, w tym Kofi Annana, byłego sekretarza generalnego ONZ. Przez rok ten komitet wypracował raport, propozycję ułożenia tej sytuacji w stanie Arakan i ten proces został zatrzymany. Tak? Aung San Suu Kyi też przewodzi pewnemu specjalnemu zespołowi do spraw rozwiązania tej sytuacji w stanie Rakhine. Dzisiaj postawa pozostawia wiele do życzenia, tak? Bo mogłaby chociaż wezwać do jakiejś wstrzemięźliwości, do humanitarnego zachowania, do dopuszczenia tam organizacji międzynarodowych i tak dalej. Pamiętajmy o kontekście, tak? I to jest ta druga uwaga. To znaczy pozycja Aung San Suu Kyi we władzy w Birmie nie jest kluczowa, tak? Jak ciągle jednak armia, co prawda, ma największy wpływ na to, co się dzieje. Armia zachowała sobie trzy ministerstwa siłowe, tak, czyli spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, obrony. W związku z tym tam władza cywilna nie ma zbyt wiele do powiedzenia, a do tego kontekst polityczno-społeczny, to znaczy społeczeństwo birmańskie w dużej mierze popiera rozprawienie się w jakiś sposób z tymi mniejszościami, to znaczy nie poparłoby zachowania Aung San Suu Kyi, jeżeli ona by jednoznacznie opowiedziała się po jej stronie. Także ja bym nie oczekiwał od jakichś heroicznych gestów w tej sprawie. Aczkolwiek to, co robi ludzie dzisiejsza, jest nie za mało. To znaczy mogłaby przynajmniej wezwać do jakiejś wstrzemięźliwości, do dopuszczenia tam międzynarodowych obserwatorów i tak dalej. Nie oczekujmy, że ona skrytykuje armię, tak, i nazwie to, co się tam dzieje, czystkami etnicznymi, ale mogłaby wezwać do jakiegoś humanitarnego i politycznego rozwiązania tego sporu. Bo nie wiemy do końca, co się dzieje, prawda? Tam na miejscu, w związku z tym może coś tam na drugim planie, takie kroki się dzieją, a może wkrótce usłyszymy jakieś nowe propozycje o sukcesie w tej sprawie. Świat w powiększeniu. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Świata w powiększeniu. Adrian Bąk, do usłyszenia. Reklama. Miliony kombinacji, nieograniczone możliwości, a wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną oraz bezkonkurencyjnie niską ratą.
kartą miesięczną, na przykład Audi Q5 z ratą od 1800 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na biegowaty koncert 23 września o 12 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To będzie nasz biegowaty powrót. Razem z Mozartem, Straussem i Ennio Morricone wystąpi on, Tytus Wojnowicz. Będą dzieci, które wiedzą lepiej i cała biegowata morsą kamerata. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stupańczyk. Koncert dofinansowany ze środków do Stadu Torety Dziedzictwa Narodowego. Bilety na sklep Polski Radio BTR. Mężczyzna, Julika Brokowów tylko staje z nimi twarz w twarz. By nas opanować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jednak absolutka prostamologu modzielnie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamoluno przywraca swobodę. Prostamoluno. Męska rzecz. Męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamoluno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu zawodzą moczni blokowanej sereną Arepens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Berlin Chemia AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde dolegliwościwie stosowane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Po reklamie. Autopromocja. Rozpływacz kulturalny to program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpływacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Kuba Moros. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informacje dnia. Komisja Europejska chce ukarania Polski za to, że nie respektuje postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Oskarżenie odrzuca minister Szyszko i zapewnia. Naprawdę jesteśmy bardzo dobrzy w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi. Proces pełnoletniego bandyty znikł możliwy w ciągu kilku miesięcy, podaje włoska agencja. Przestępca z kompanami napadł na parę polskich turystów. Wolontariusze bardzo potrzebni i poszukiwani do udziału w akcji Szlachetna Paczka. Rekrutacja odbywa się tradycyjnie przez stronę superwu.pl. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Minister środowiska Jan Szyszko odbiera krytykę Komisji Europejskiej w sprawie prac prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. Sprawa wycinki była tematem wysłuchania w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wiceprezes Trybunału wydał wstępny zakaz wyrębu pod koniec lipca. Zrobił to na wniosek Komisji. Dzisiaj jej prawniczka podkreślała, że ten zakaz został złamany. Minister Szyszko tłumaczy, że prace są prowadzone w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Powtarza też, że niezbędne jest wycięcie drzew zaatakowanych przez kornika drzew, by chronić ważne siedliska. Zostały zaprezentowane konkretne dane, konkretne liczby, a z danymi liczbami się nie dyskutuje, bo to jest wniosek nasuwa się sama, ktoś jest najwyższy czas, żeby rozpocząć proces edukacyjny. Naprawdę jesteśmy bardzo dobrzy w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi. To my mamy te zasoby przyrodnicze, a starają się nas pouczać, którzy tego nie mają, na tym się po dzisiejszym wysłuchaniu argumentów Polski i Komisji Trybunał zdecyduje, czy podtrzyma zakaz wycinki, czego domagała się Bruksela, czy przyzna rację w Warszawie i uzna, że nie są potrzebne nadzwyczajne środki. W takim przypadku prace w Puszczy mogłyby być kontynuowane do czasu rozstrzygnięcia przez sędziów pozwu Komisji przeciwko Warszawie o naruszenie unijnych dyrektyw. Rozpatrzenie tej sprawy może potrwać od roku do 2 lat. O referendum konsultacyjnym, które ma dotyczyć zmian w Konstytucji, rozmawiali prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Tak po zakończeniu spotkania mówił w TVP Info marszałek Karczewski. Rozmawialiśmy i o terminie, i o pytaniach, i o formie prowadzenia debaty, dyskusji.
dyskusji. Wiele przed nami dyskusji, bo pan prezydent zapowiedział debatę, dyskusję o konstytucji. Wiemy, że ta debata jest potrzebna, że Polska potrzebuje nowej konstytucji albo bardzo zmienionej konstytucji. Ja byłbym za zmianą konstytucji, ale na to potrzeba dużo czasu i takiego spokoju politycznego i też o tych aspektach rozmawialiśmy. Referendum konsultacyjne jest inicjatywą prezydenta. Pierwszy raz Andrzej Duda mówił o tym podczas obchodów Konstytucji 3 maja. Kampanię informacyjną zainaugurował w Gdańsku. Prezydent Duda proponuje, aby referendum konsultacyjne odbyło się w Święto Niepodległości 11 listopada przyszłego roku. Za mniej niż pół roku może rozpocząć się proces pełnoletniego sprawcy napaści na parę polskich turystów w Rimini, podaje włoska agencja ANSA. Według jej informacji prokuratura wystąpi o pilne otwarcie procesu Kotkijczyka. W innym trybie mają być sądzeni trzej sprawcy napaści na naszych rodaków i obywatela Peru. Za gwałt i ciężkie pobicie odpowiedzą Marokańczycy i Nigeryjczyk. Mają od 15 do 17 lat. Decyzję w ich sprawie podejmie sąd dla nieletnich w Bolonii. Wszystkim postawiono zarzuty ciężkiego rozboju, zbiorowej przemocy seksualnej i wyrządzenia obrażeń ciała. Do napaści, ciężkiego pobicia i brutalnego gwałtu doszło w Rimini w nocy z 25 na 26 sierpnia. Za zaostrzeniem sankcji wobec Korei Północnej opowiada się kanclerz Niemiec. Angela Merkel poinformowała o tym w rozmowie telefonicznej prezydenta Rosji Władimira Putina. Rzecznik rządu w Berlinie Stefan Seibert powiedział, że konflikt wywołany koreańskimi próbami jądrowymi był głównym tematem rozmowy przywódców Niemiec i Rosji. W jej trakcie Merkel miała zapewnić Putina, że popiera jak najszybsze nałożenie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ kolejnych sankcji na Koreę Północną. Seibert podkreślił, że obie strony opowiedziały się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu. Już rano rzecznik powiedział, że kanclerz Merkel jest gotowa do ewentualnych rozmów z władzami północno-koreańskimi. Kanclerz Niemiec i prezydent Rosji rozmawiali również o sytuacji we wschodniej Ukrainie. Merkel poparła rosyjską propozycję rozmieszczenia sił pokojowych ONZ w Donbasie. Zastrzegła jednak, że powinny one zostać skierowane także do innych regionów Ukrainy kontrolowanych przez Rosjan. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. Termin zgłoszeń minie z końcem września. W tym roku potrzebnych jest do pomocy ponad 13 tysięcy osób. Liderka akcji w Nowym Sądzie Anna Pierzchała mówi, że wolontariuszem może zostać prawie każdy. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i chce coś zrobić dobrego dla innych. Chce dać troszkę siebie po to, żeby zmienić tą swoją najbliższą okolicę. Rekrutacja odbywa się tradycyjnie przez stronę superw.pl. Tam podajemy swoje dane, potem czekamy na telefon. Mamy świetną drużynę, można się czegoś nowego nauczyć, poznać nowych ludzi. Serdecznie zapraszam. Jutro w miastach wojewódzkich w całym kraju zaplanowano happeningi, tak zwaną studniówkę z udziałem wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Czas na prognozę pogody. Wieczór pochmurny i mokry, ale ciepły. Na przeważającym obszarze około 19 stopni, a na zachodzie nawet powyżej 25. Najchłodniej na Mazurach i południowym zachodzie 16 stopni. W nocy będzie padać, miejscami może grzmieć. Temperatura od 10 stopni, na zachodzie około 13 w centrum, do 17 na wschodzie w rejonach podgórskich od 9 do 12. Jutro także będzie pochmurno i deszczowo. Na termometrach zobaczymy od 16 do 20 stopni, w dolinach karpackich miejscami 13. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 20. W Polskim Radiu 24 Andrzej Janisz, dobry wieczór Państwu, a gościem Państwa będzie dzisiaj Michał Kołodziejczyk, szef sportu w wirtualnej Polsce. Dobry wieczór. Będziemy o piłce nożnej mówić, to zarówno w tych aspektach typowo sportowych, bo będziemy oceniać szanse reprezentacji Polski na awans do finałowego turnieju Mistrzostw Świata, ale wydaje się, że tematem dnia, może nawet ostatnich dni, są wypowiedzi Roberta Lewandowskiego w Niemczech i w takim szerszym aspekcie również o tym chciałem porozmawiać. Pasuje na te tematy? Zgadzam się. Zaczynam od trzech. Reprezentacji. Najważniejsze przecież na temat. No oczywiście w czasie wojny największe Polska, gdzie to wszystko przez Polskę. Dodatkowe emocje, jeśli dają atrakcji, ta porażka 0-4 zdań w Kopenhadze. Jak powiedział trener Adam Nawałka, nie się w prysznicę lęku zimnej wody.
Umieliśmy się troszkę w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości mało komfortowej pod samego końca wydarzeń. Ten awans musi walczyć, ale jesteś pewien, że do samego końca. Najwięcej nieszczęścia w Polsce. Kamyczek Kazachstanu. Ja twierdziłem, że to jest taki kamyczek, który jeżeli by nie się z piramidy, gdybyśmy nie wygrali z Kazachstanem, to wówczas zastanawiałbym się, czy reprezentacji Polski stać jest na zwycięstwo z Armenią. Wtedy dopiero zaczęłyby się ogromne problemy. Natomiast chciałbym wrócić do tego meczu w Gdańsku, bo to był rzeczywiście kupa silnej wody i dolany kilkorek może piłkarzy, ale na głowie kibiców nas, którzy jesteśmy może troszeczkę bliżej niż kibice, bo naprawdę trudno było znaleźć człowieka, który przewidziałby ten wynik, postawił wynik. Teraz to może paru mówić, że przewidywał porażkę, ale nie sądzę, aby w takim stylu, w takim rozmiarze. Teraz jesteśmy na spokojnie, a może specjalnie chciałem prowadzić tej rozmowy od razu po meczach, tylko żeby mieć czas na przemyślenie tego wszystkiego. Masz jakąś teorię tego, co się stało w Kopenhadze? Teorii powstało nie otworzył, mimo wszystko, ale my nie dojrzeliśmy. Dojrzeliśmy do różnych rzeczy, ale nie do tego, żeby mieć komfort. Dojrzeliśmy na przykład do bycia faworytem w meczu z Polonii wcześniej. Dojrzeliśmy do brania co swoje w meczach słabszych rywali. Dojrzeliśmy do tego, że Polski postępowanych było prawie 11 milionów. Straty i szkody materialne w mieniu państwowym i prywatnym to prawie 49 miliardów przedwojennych amerykańskich dolarów, które dziś należy waloryzować. Najstarszy te nigdy nie zostały nawet w drobnym tym, w Polsce przekazane. A stała skodowa na prowadzenie na dyplomatycy komisarzy, który miał obozy w zatrudnieniu przez niemieckie koncerny, jest rzeczywiście maleńkim ułamkiem tego, co piłkarzy troszkę mniej uśpili ekspertyza biura analizy nie będzie zatem jedyną i ostatnią w sprawie reparacji, mówi profesor Piotra Zielińskiego, aby być jak najlepiej bramki Roberta Lewandowskiego, bramka Kamila Gelika. A co się stało Kamila Grosickiego? Kamila Grosickiego szef polskiej dyplomacji oświadczył, że decyzja w sprawie ewentualnego niemalże wszystko będzie przegrali, przegrał Fabiański, przegrał Glik i to 0-4, przegrał Grosicki 0-5, przegrał Lewandowski 0-2. Ten sam wynik wygrał. Na mojej napoje wygrał Piotr Kliński, wszedł na ostatnią pokusę, rzeczywiście gola też strzelił. No i wygrał Juventus z Wojtkiem Szczęsnym na bólu na bramce, ale to nie był przypadek. Szukał pozytywów. Nie było lepszego momentu na ten mówił, że nie będę ten pozytywny. Skupmy się na negatywach. Nie sądzę, że nieobecność Grzegorza Krychobierka jest jednym z takich podstawowych powodów, że ten mecz był przegrany i ten mecz był okradany. Mecz można przegrać, natomiast trzeba walczyć do końca. Pamiętam, że zdaje się pierwszy strzał na bramkę Duńczyków to było 85 minuta i w dodatku rykosz. W związku z tym nie można tego traktować poważnie. Mecz przeciwko Duńczykom, czyli chłopom na wschwał, walecznym się rywalizacją z tego słynnego przecież. Trener Adama Małka w środkowej linii wystawił trzech zawodników, z których najwyższy to miał mecz Rzymu-Ciszotoś. Dodatkowo Rafał Hinderika kolega Wojciech Zielinka opuścił kawałki agenci Krzysztof Pączyński, zaproponował, że podczas tego właśnie spotkania wspomniano o mailu od Marcina P. Okropnej siły, żeby przedstawić Delaneyowi, czy Williamowi i Gwistowi, którzy słyną z tego, że Tamańczycy zawsze byli dumni z Giotto i Rejnego i Magodak i teraz Eriksson, natomiast pozostali to byli tacy Monterierzy do walki. To kiedyś. Właśnie nie wiem, jaki był pomysł Adama na walkę na ten mecz. Nie wiem, jakie były dokładne założenia taktyczne. Twoje uwagi są absolutnie słuszne i pełni mi się. Nie wiem, ale nie podpisuję, nie dało się zdominować środka boiska. Maciuch wyjazdał w meczu przeciwko takim chłopom, a tylko naszym trzymał z rukami, z których tak naprawdę w formie przedoskonałej potrafił się wyczynić Łączyński, już przecież nie można powiedzieć, że Łączyński wspomina na reprezentację, ale też i też kadry.
Adam Nawałka pomógł wystawić w pierwszym składzie trzech lekarzy Legii Warszawa z nowolitowanych podczas zastanu i z Tyraspolem uwiał taki kaprys. Nie, po prostu nie miał nikogo z strony, także nie przesadzaj z tymi trzema lekarzami Legii Warszawa, bo nie od nich zależały zwykle wyniki reprezentacji Polski. I tą porażką w Kopenhadze także nie obwiniałbym akurat za tę porażkę nie obwiniałbym tylko obwiniałbym tych zawodników, którzy zawsze robią reprezentację ciągle. Ale wracając jeszcze do tego, ja wracam do Parchomiaka. To jest moim zdaniem jedna z takich podstawowych rzeczy. Poza tym pamiętam, że jeżeli my nie traciliśmy bramek, a tak było zarówno w eliminacjach Mistrzostw Europy, jak i finałowym turnieju Mistrzostw Europy, to wówczas w linii pomocy grał również Tomasz Jakubowiec. On czasami wychodził z ławki, zmieniając któregoś z pomocników wtedy, kiedy trzeba było trzymać wynik. Także mężczyzna dużej postawy do siły. Ja sądzę, że można było spróbować pomocy już jego zawodu się w tych ostatnich meczach z Szerifem, na przykład bardziej podobał Szarek i Andrzejczyk, ale to jest zupełnie inna sprawa, nie nasza, tylko Nawałki. Moim zdaniem tej kadry potrzebny jest trochownik, jeżeli będzie grał, zaczął grać, potrzebny jest również ktoś taki jak Jadłowiec i wtedy będzie trochę lepiej. Może jest dwie sprawy, bo defensywnie Nawałki to jest rzeczka, że ogół niezbędna, Kamek zagrał. Almić. Ale nie wynosi nic, okej. Praca takiego nauczyciela pozwala uczyć 90 minut to ważne, bo to jest słabo tylko się właściwie nie ma co mądrzeć. Trzeba Biblię przodziewać, trzeba Biblię przodziewać, trzeba Biblię czytać i w życiu stosować tę Biblię. Prowadzę się, wtedy będziesz miał Aspergera. Agata Nawałki nie przegrywała meczu. My tylko porządkujemy system i zobowiązujemy, żeby te rozwiązania prawne, które były, my je dobrze przygotowujemy, żeby nie uciekać od trudnych sytuacji w szkole i żeby je rozwiązywać korzyścią dla dzieci i rodziców. Postawić się w takiej sytuacji dobrze, ale wygraliśmy później mecz z Kazachstanem. W związku z czym jesteśmy nadal w sytuacji wielce komfortowej, dlatego że mamy 3 punkty przewagi. Zarówno na Danią, jak i Czarnogórą. Gramy mecze z Armenią na wyjeździe i Czarnogórą u siebie, a Dania musi zagrać z Czarnogórą i jeden z tych zespołów, a może nawet oba stracą punkt. Naszym zadaniem jest wygrać w Armeniu, bo to jest podstawa. Byłeś w Armenii w 2007 roku, bo pamiętam, jak komentowałeś to spotkanie z Zagłów kibiców, ale co tam widzę? Po poprzednim zwycięstwie Azerbejdżanu, tak, tam był też kubek zimnej wody w tym roku upalny. Gaz z rzutu wolnego przepuszczony przez naturę wody, to nie jest wygodny teren, bo musimy tam latać teraz Duńczycy jak wysoko. Skreślać tej reprezentacji także pod tym w Warszawie. Przecież my wygraliśmy całkiem szczęśliwie po tak przy stanie 1-1 w doliczonym czasie. Stuprocentowo na zwycięstwo, później Robert Lewandowski po 80 kolegów z reprezentacji na plecy i przeniósł ich pod bramkę na Armenii i strzelił zwycięskiego gola. Właśnie dlatego wstąpię swoje przypomnienie już omawiane o tym, że będziemy walczyć do końca, bo czwarty mecz rywalizacyjny jest jego wynik, nie jest rzeczą pewną, ale zwycięstwo nie jest rzeczą pewną i przyjdzie łatwo, byliśmy w Astanie. To też był fronty daleko, chyba łatwiejszy, że chodzą z wojska, bo przypomnij, że Wastrzej fakt z Kutwa Europy, ale remisowaliśmy 2-2 do Brzele. W tej chwili ten Marcin Kutwa zdecydowanie się skurczył, dlatego że jeżeli my przegramy, to
z Armenią na wyjeździe, a Dania pokona Czarnogórę, ale później mają ostatni mecz z Rumunami, którzy już w ogóle o nic nie grają. Zresztą mówię, to co się dzieje, jeżeli jest związane z reprezentacją, to już nawet nie jest żenujące, ale to jest już absolutny kabal. Po prostu, bo tam zdaje się, że wszyscy sobie żarty ze wszystkich stroją najbardziej z trenera Krzysztofa Neumana, wiązując do czasowego z Nowatoru. Taki najlepszy dziennikarze z Weszkami przychodzą ostatnio na debatę o stanie Unii Europejskiej. Naprawdę, a on zdaje się radzić urzędnik gazety do Rymu, można zamijać do tego, że tylko nadają. Wówczas ten mecz z Czarnogórą nawet zwycięski może nawet dać awansu. Gospodarczycy wygrywają z Rumunami, wygrywają nic. Ja sądzę, że my czasami tak mówimy, że nasza reprezentacja powinniśmy tutaj mieć przygotowane, że piłkarz pod presją może to, że ta porażka praktycznie nas eliminuje, mimo że przez cały czas prowadziliśmy z dużą przewagą, to będzie ten element motywacyjny. Specjalnie Adam Nawałka nie będzie musiał jeszcze innych technik używać. Dostrzegam sprzeczność twojej wypowiedzi, bo powiedziałeś 3 minuty temu, nie skupiłem się na tym, żeby porozmawiać o negatywach i właśnie dlatego mówię, że obawiam się, że do samego końca będziemy o ten awans drżeć. To prawda, Ormianie kładą nam już nóż na gardę, to prawda, podobno lubimy w takiej sytuacji grać. Tylko, że ja myślałem, że mamy już inną reprezentację, że nie jest naszą siłą kontratak, ale że potrafimy budować akcję w ataku pozycyjnym. Podobno tego nauczył Kaprowiczów Adam Nawałka. No to będziemy mieli te dwie weryfikacyjne, będzie bardzo istotne. Nie ukrywamy, obaj wszyscy to ta reprezentacja jest zależna od Kopryskich. Jest zależna absolutnie, sobie nie wyobrażam. Rywal z Lewandowskiego, to lepiej oddać mecz. Mimo, że w sporcie tak się mówić nie powinno, to jednak jest chyba prawda. I Robert Lewandowski, który w ostatnim meczu goli na strzelił, który zasłynął wiatr. Der Spiegel dopiero powiedział, że mają tutaj opóźnienia zmienić swoje pojedynki transgromu, jeżeli chce funkcjonować, jeżeli chce wygrywać w Europie. Bo inaczej wiatr chcą umiarkowany na rzecz okresami dość silny. To nie jest pierwsza wypowiedź Lewandowskiego, mogą co się nagle stało. Bardzo ułożony, bardzo taktowny człowiek, który nie tak dawno, pół roku temu powiedział, że najlepsi polscy piłkarze, którzy mogą zagrać w mistrzostwach U21, nie powinni nie grać, bo ci co grają w reprezentacji tej pierwszej, dorosłej, poważnej, nie powinni później wracać do młodzieżówki. Nie odnosisz wrażenia, że to nie jest przypadek i że Lewandowski nagle zaczyna brać się za rzecz, za które piłkarze się z reguły nie biorą. Otóż nie, wreszcie się cieszę, że cieszę się, że wreszcie nie mamy piłkarza ciapy, tylko piłkarza, który poprzez pozycję, którą wypracował w największych meczach w Europie i w reprezentacji i w swoim klubie, w swoich klubach, czuję się odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za drużynę, a może i za polską piłkę, bo po kolei mówiąc o tym mistrzostwach Europy Młodzieżowych, wyszło na jego, jak sam zauważył później na konferencji prasowej. Jeśli chodzi o to, że Bayern nikogo nie kupuje i finansowo odstaje od Anglii, czy od Hiszpanii, czy finansowo nie odstaje. Nie wydaje ci wydaje to za, nie wydaje pieniędzy więcej niż ma w portfelu. Dla Niemców i dla mnie również to jest rozsądna polityka, która nie prowadzi do bankructwa. Natomiast świat piłki oszalał, o czym świadczą miliony, ponad 200 Neymara, Neymara, Mbappé. Otóż to Robert Lewandowski, który ma już lat 29, chciałby wygrać Ligę Mistrzów. Robert Lewandowski wierzy w Bayern? No być może nie, bo być może widzi też, że w Bayern tych mistrzów nie wygra. Na kim skupiłaby się krytyka w kwietniu, w marcu, gdy Bayern odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? Na Carlo Ancelotti? Zapewne tak, ale mówimy o tym, kto byłby na boisku. Czy Robert Lewandowski ma chociaż jednego godnego siebie rywala o miejsce w składzie? Nie, nie ma. Czy gdyby kontuzję mieli Robben i byli, czy gdyby kontuzję miał Thomas Müller? Ja wiem, jakie są jego też problemy ostatnie związane
związany z grą w Bayernie. Ale tam ławka jest zbyt wąska. Tam kwoty wydawane na zawodników nie rzucają na kolana, a sam Robert mówi, że mobilizować się na mecze z Hoffenheim, zresztą ten akurat mu nie wyszedł. Bayern przegrał 0-2. Jest coraz ciężej, niż to królowanie na własnym podwórku, bo Bayern jest hegemonem w Niemczech, powoli przestaje tym gwiazdom wystarczać. Wydaje mi się, że jeśli ktoś zabiera głos tak ostry i tak ostro i stanowczo jak Robert, stawia się w gronie tych piłkarzy, którzy to mogą. A może Messi, może Ronaldo skrytykować Real, a Lewandowski może skrytykować Bayern. W porządku, tylko że Robert Lewandowski znakomicie zdaje sobie sprawę z tego, że polityka Bayernu się nie zmieni. Robert Lewandowski za długo gra w Niemczech, aby nie wiedzieć, że tam specyfika futbolu i specyfika prowadzenia klubu jest zupełnie inna niż w Hiszpanii, niż w Anglii, niż w wariackim Paryżu, w którym dzieją się w tej chwili rzeczy niewyobrażalne, bo wypożyczać faceta, żeby za rok zapłacić za niego prawie 200 milionów euro, to jest moim zdaniem jeszcze większe szaleństwo niż kupowanie Neymara. I Lewandowski taką wypowiedzią, moim zdaniem, szuka przejścia, szuka transferu, bo on wie, że Bayern się nie zmieni, że Bundesliga się nie zmieni, że Bundesliga nawet kosztem przegrywania z ligą angielską, hiszpańską finansowo, nawet kosztem tego, że te dwie ligi będą odjeżdżały temu, co się dzieje w Niemczech, to nadal będzie, że po lewej stronie ma być tyle samo, co po prawej stronie, bo jeżeli będzie inaczej, to wkraczają różnego rodzaju władze i na to nie pozwalają. Wkraczają władze albo kluby są blisko bankructwa, tak jak choćby Borussia Dortmund na początku XXI wieku, kiedy pożyczała pieniądze od Bayernu, żeby w ogóle przetrwać. Tak, być może Robert Lewandowski szuka furtki, być może Robert Lewandowski nie chce już grać w Niemczech. Nie, to inaczej. Czy Robert Lewandowski chce wygrać Ligę Mistrzów i ja to doskonale rozumiem, bo on oczywiście chce zdobyć medal Mistrzostw Świata, chce wygrać również Ligę Mistrzów. Wie, że z jego klasą, z jego indywidualnością łatwiej będzie zrobić to drugie, bo to on ma być tym elementem, który wkomponuje się w znakomity klub, który to wygra. Nie będzie musiał ciągnąć tego klubu. On ma być jednym z elementów. Więc teraz poszukajmy możliwości, bo jakie to są możliwości? Trzy. Tak. To są trzy możliwości. Pierwsza. Real Madryt. Tak jest. Druga. Chelsea. Trzecia. PSG. Tak jest. I pierwsza Real Madryt, dlatego że to będzie ostatni wielki kontrakt w jego życiu. Kontrakt sportowy. Ja nie mówię o kontrakcie finansowym, bo gdyby Lewandowski szukał tylko i wyłącznie pieniędzy, to już bez żadnych problemów zapłaciłby za to Chińczycy. Dobre pieniądze dają również w Stanach Zjednoczonych, a przy tym dobre życie pod warunkiem, że nie na Florydzie się podpisze ten kontrakt. Natomiast Real Madryt moim zdaniem daje gwarancję, że w ciągu 3 lat trwania kontraktu oni na pewno raz Ligę Mistrzów wygrają. To prawda, okno transferowe się zamknęło, ale następne otworzy się za pół roku. Być może słowa Roberta Lewandowskiego, którego kariera wydaje się być zaplanowana od początku do końca, trafi z żelazną konsekwencją tak, realizowane. Tak, być może miały wywołać właśnie takie słowa Stefana Effenberga, jakie wywołały, to znaczy legenda Bayernu. Bez przesady, kto to jest Stefan Effenberg? To jest tylko i wyłącznie, tak, felietonista, bo miał wielkie nazwisko jako piłkarz. Powiem ci, że w wirtualnej Polsce świetnie czytane są wypowiedzi Jana Tomaszewskiego. Co mnie dziwi? Stefan Effenberg powiedział o tym, że Lewandowskiego czas się pozbyć. Co powiedział Rummenigge o tym, że żaden zawodnik nie jest ważniejszy od klubu. Pamiętamy karę, jaką dał Filipowi Lamowi 50 tysięcy euro w 2009 roku za podobną krytykę. To na nas robi wrażenie, ale nie na nie, no toż to, ale to zamieszanie, jakie wywołałem. Powiedział, że w pewien sposób rozumie, bo on bardziej martwi się tym, że drużyna przegrała z Hoffenheim, niż co powiedział Lewandowski w wywiadzie. No i ja też myślę, że tym klub powinien się zająć przede wszystkim. Co mogłoby Roberta jeszcze udowruchać? Myślę, że podwyżka. Zarabia najwięcej w zespole, zarabia 15 milionów euro. Nie o to mu chodzi. Nie wiemy o co mu chodzi. Jeśli chodzi mu o odejście z klubu, to było to zagranie sprytne, przemyślane i mające wywołać efekt taki, jaki wywołał. Nie tylko mówię oczywiście o Effenbergu, bo to wywołało ten wywiad, wywołał całą lawinę komentarzy
w Niemczech. Od... No jak to zwykle bywa, kiedy ktoś o bardzo znanym nazwisku, a przy tym nie celebryckim, tylko podpartym klasą sportową, coś mówi, jak Messi nie zgadzał się na transfery do Barcelony, to też wszyscy o tym mówili, jak Cristiano Ronaldo zrobił skrzywioną minę albo gest w momencie, kiedy schodził z boiska, to też wszyscy o tym mówili i fajnie jest, że my mamy takiego zawodnika, o którym także się mówi. Ja bym chciał, bo połączę te dwa tematy na chwilę. Tych naszych eliminacji i zamieszania wokół Roberta Lewandowskiego, żeby to się wyjaśniło przez ten miesiąc w którąkolwiek stronę, bo nie, no nie forma, forma Roberta Lewandowskiego, ta ostatnia, ma wpływ na grę reprezentacji. Te gesty Roberta nawet w meczu z Kazachstanem do Arkadiusza Milika, do partnerów, którzy nie rozumieli jego intencji, którzy nie podawali mu tak, jak chciał. Tak jak powiedziałeś, bez Lewandowskiego można na mecz nie wychodzić. To zrozumienie w zespole, ta radość czerpana z dotychczasowych meczów i z meczów w klubie, to jest niezbędny składnik. No, składnik. Oczywiście się nie wyjaśni do 5 października, gdzie zagra Robert Lewandowski w styczniu, ale przynajmniej będzie wiadomo, jak bardzo kocha Bayern. Moim zdaniem piłkarze nie kochają klubów. Być może ci, którzy gdzieś tam są wychowankami od początku, ale sprawy dawno Baryziego, czy Bergomiego, czy Totiego, to już jest okres zupełnie miniony, bo nawet w Bayernie ci, o których mówi się, że są wychowankami, czyli Filip Lahm chociażby, albo Thomas Müller, to nie są tak w pełnym tego słowa wychowankowie, bo oni zaczynali gdzie indziej, jeden w Garen, drugi w Pali, dopiero jak mieli 14 lat, to przychodzili do Bayernu. Piłkarze przede wszystkim kochają pieniądze, po drugie kochają trofea, bo niezależnie od tych pieniędzy, bo jak się zarabia już takie ogromne pieniądze, to nie jest ważne, czy to jest 10 tysięcy więcej albo 100 tysięcy więcej euro, tylko ważne jest, żeby coś podnieść w górę i z tym, żeby się, ja się piłkarzom, skoro tak generalizujesz, to się piłkarzom nie dziwię, ja też lubię trofea i pieniądze. Tylko że mniejsze masz okazję podnosić trofea, pieniądze także mniejsze. Michał Kołodziejczyk, szef sportu wirtualnej Polsce. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Reklama. Ale mega! Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i3, grafika Radeon za jedyne 1999, taniej o 250 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Po reklamie. Polskie Radio 24, minęła 20.30, czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Dwóch świadków zeznawało dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Pierwszy na pytania posłów odpowiadał Ireneusz Dylczyk, były dyrektor marketingu linii lotniczej Jet Air. W 2011 roku przewoźnika przejęła spółka Amber Gold. Kolejno przed komisją stawił się gdański biznesmen Mariusz Olech, któremu w tym samym roku zaproponowano inwestycje w Jet Air. Dyrektor marketingu Jet Air Ireneusz Dylczyk powiedział, że jego podejrzenia co do Amber Gold i Marcina P. wzbudziły wysokie nakłady na reklamę. Mając wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje ten rynek, jak funkcjonują niskokosztowi przewoźnicy, jak duża jest presja na cenę biletów, zwłaszcza na takim rynku jak nasz, trudno odnieść wrażenie, że koszty są rozdmuchiwane nieproporcjonalnie. Ireneusz Dylczyk przyznał też, że to on zaproponował spotkanie jego ówczesnego szefa, prezesa Jet Air, z Mariuszem Olechem. Gdański przedsiębiorca powiedział, że wbrew niektórym zeznaniom świadków nie był w ogóle zainteresowany zakupem linii lotniczej. Powiedziałem, że nie bardzo mnie to interesuje, ponieważ nie znam się na tym biznesie, ale zasugerował mi, że miło by było, gdyby doszło do takiego spotkania. Zrobiłem typowo grzecznościową przysługę. Mariusz Olech dodał, że nigdy nie poznał Marcina P., właściciela Amber Gold, choć widział wielkie reklamy jego firmy w całym Trójmieście. Nikogo z firmy Amber Gold nie znam, nie znałem i pan Marcin P. na pewno nigdy u mnie nie przebywał na żadnym spotkaniu w domu. Nie byłem nigdy żadnym pośrednikiem jakiejkolwiek transakcji. Jutro kolejny dzień przesłuchań przed komisją. Zeznania złoży prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.
Chociaż sam nie nazwałby siebie bohaterem, rodzina 3,5-miesięcznej Oliwii będzie mu wdzięczna do końca życia. 55-letni Dariusz Przybysz, widząc wózek wpadający do kanału portowego w Ustce, od razu ruszył na ratunek. Jak sam mówi, wskoczył do wody bez zastanowienia. Szedłem troszeczkę przed grupą moich znajomych, w pewnym momencie słyszałem przeraźliwy krzyk. Obróciłem się, byłem troszeczkę za daleko i niestety nie dałem rady i wózek po prostu się stoczył, spadł na niższy podest, ten betonowy, i wpadł do wody. Wskoczyłem, wyciągnąłem, wydaje mi się, bardzo szybko tą dziewczynkę, która właśnie tonęła główką w dół, już była pod wodą. Pan Dariusz dodaje, że po przekazaniu dziewczynki ratownikowi natychmiast podjęto reanimację. Tam się ucieszyłem właśnie, bo dziewczynka otworzyła oczy i zaczęła oddychać i była radość ogromna, ale właśnie po chwili ona straciła przytomność i niestety właśnie to taka połowiczna radość właśnie. Bardzo, bardzo modlę się, żeby ta dziewczynka przeżyła po prostu. Lekarze walczą o życie 3,5-miesięcznej Oliwii. Stan dziecka jest bardzo ciężki. Policja bada okoliczności zdarzenia. Bardzo trudna sytuacja w aglomeracji Tampy na Florydzie. Huragan Irma przeszedł kilkanaście godzin temu, jednak miasto nadal jest sparaliżowane i odcięte od świata. Udało nam się połączyć telefonicznie z korespondentem Polskiego Radia na Florydzie, Janem Pachlowskim. Tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, gdzie jest teraz żywioł, czy są straty w ludziach i jakie są zniszczenia w okolicy, przez którą przechodzę. Są powalone drzewa, pozrywamy druty wysokiego napięcia. Wszędzie jest policja, ona nie dopuszcza do tych terenów bardziej zdewastowanych, ale mimo wszystko po rozmowie z policjantami dowiedziałem się, że miasto nie ucierpiało tak, jak wcześniej zakładano, jak wcześniej prognozowano. Natomiast jesteśmy odcięci od świata. Z miejsca, którego Państwu mówię, to jest jedyne w promieniu kilkunastu kilometrów, gdzie w miarę jeszcze komórka działa, gdzie można się dodzwonić, nie działają telefony stacjonarne, internet, nie działa również telewizja, praktycznie również nigdzie nie działają telefony komórkowe i jesteśmy odcięci od świata i tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Tamty na Florydzie, dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Musimy świat stanowić. Gdzie oni tam odcięcie? Historia na dziś. Sami jesteście, ten świat stanowicie. Tadeusz Burzański, witam Państwa bardzo serdecznie. A moim gościem jest tradycyjnie dr Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, jesteśmy w momencie dla Polski rocznicowo tragicznym, a między 1 września, czyli napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę, można dodać socjalistycznego państwa niemieckiego, zarządzanego przez socjalistów, nazistów socjalistów, czyli narodowych socjalistów, a 17 września, co się nie nazywa agresją, tylko dosyć opacznie, nieadekwatnie wkroczeniem Armii Czerwonej, państwa socjalistycznego, właśnie komunistycznego. Który zyskiwał bardzo mocne akcenty narodowe, czy wręcz nacjonalistyczne już w tej wojnie, prawda? Wielka wojna ojczyźniana, to jest przecież już nacjonalizm rosyjski, który się budzi. Tak więc te dwa totalitarne państwa w tej wojnie naprawdę się zadziwiająco podobniają. Otóż to dwóch sojuszników. Dzisiaj ci sojusznicy nie chcą o tym pamiętać, że napadli na nas wspólnie, ale musimy im to przypominać. 11 września, panie doktorze, co się dzieje w Polsce, jak wygląda sytuacja, na razie tylko na froncie niemieckim, ale też chyba warto od razu zaznaczyć, że wbrew takiej obiegowej opinii zostaliśmy zaatakowani nie tylko z zachodu, ale również z północy. Jaka jest sytuacja w kraju, czy mamy jeszcze jakieś szanse na obronę naszego terytorium, naszej państwowości, jaka jest sytuacja polskich władz, polskiej armii? Dodałbym, że nie tylko z północy i oczywiście z zachodu, ale też z południa. Pamiętajmy o Słowacji, która jest zaatakowana przez Niemców. Zresztą jedna armia polowa słowacka też zaatakowała prawo w kampanii wrześniowej. 11 września 1939 roku to jest bodajże poniedziałek też, tak jak dzisiaj, tak więc też jest taki zbieg okoliczności. Sytuacja geopolityczna w tym momencie jest już trudna, mimo że jeszcze Rosjanie nie weszli, ale rzeczywiście widzę, tam jest wyjścia do nie zaatakowali. Jak najbardziej. Sytuacja jest trudna od samego 1 września. Ten fakt, że jesteśmy otoczeni właściwie z trzech stron. Ta linia frontu to jest 2000 kilometrów. To powoduje, że sytuacja jest naprawdę trudna i najprawdopodobniej przegralibyśmy również kampanię bez udziału Rosjan. Właśnie, to od razu panie doktorze dopytam, bo to terminologicznie wydaje się również ważne.
pochwalony Jezus Chrystus taka, i Maria zawsze też edukacja na poziomie historycznym. Pojęć, które zostały zafałszowane, mam wrażenie, naprzód, kiedyś. Czy rzeczywiście kampania wrześniowa, czy nie lepiej wojna obronna? Tak, ma pan redaktor rację. Warto zwracać uwagę na te, na te słowa. Bardzo słuszna, słuszna uwaga. Dzisiaj święto Super Ekspresu, proszę państwa, bo Super Ekspres dobrą robotę robi, jest bardzo skuteczny, jest bardzo dobry. Chociaż mówią, że zabili go i uciekł, ale wiecie państwo, chociaż przemawia. Konkretnie, kolorem, cyfrą, literą, konkretnie przemawia. Co można powiedzieć, wcześniej skończyła się ta słynna polskie termomobile, prawda, czyli ta gniewa liczba pod wizną. Ona zresztą nie dokończa przez nasz Polaków, ale przez Szwedów i to też nie historyków, nie badaczy, tylko przez zespół Sabata. Zresztą chwała im za to. Rzeczywiście Polacy tutaj na te spowolnili agresję niemiecką i pozwolili części polskim ziemiom się wycofać, no ale nie mogła ta bitwa przynieść tutaj jakiegoś przełomowego skutku. Ale właśnie, czy, jeszcze dopytam znowu, czy to nie jest taka mitologia trochę, że 40 przeciwko jednemu, taka, że takie były proporcje sił. No jest to, uproszczenie, nie, no popatrzymy sobie na całokształt tej wojny z września, to te dysproporcje nie są oczywiście tak znaczące, chociaż niemieckich samych żołnierzy było co najmniej dwukrotnie więcej, prawda, niż polskich, to się oblicza, że około prawie 2 miliony, prawda, biorąc pod uwagę Słowaków, że też są dywersyjne grupy. A Polaków? A Polaków około milion, prawda, tak to należy. Czyli 2 do 1, ale wizna jednak tam też te proporcje były jeszcze gorsze, prawda, naszą niekorzyść. Podobnie jak Westerplatte, prawda, gdzie broniliśmy się przez ten prawie tydzień, dwustu paru, prawda, w żołnierzy przeciwko kilkunastokrotnie większej przeciwników, ale 11 września jeszcze się wyrzeże, że polskie broni też, prawda? I będzie się broniło dosyć długo właśnie. A jak inne siły polskie? Czy gdzieś były szanse na przełamanie frontu? Czy gdzieś mogliśmy zaskoczyć jeszcze Niemcy? Po tych pierwszych dniach września, kiedy taktyka polska zakładała właściwie obronę każdego kilometra granicy, prawda, posłynne powiedzenie marszałka Rydza Świętego, że nie oddano ani guzika, prawda, no okazało się, że zupełnie wyległo w gruzach. Być może gdyby od początku przyjęto realistyczną wersję obrony, czyli troszeczkę powtórzenie manewru z 20 roku, znaczy skrócenie tej linii, prawda, gdzieś szukanie skrócenia frontu, jakimi właśnie na rynku Wisła, te okolice Warszawy, być może udało nam się dłużej bronić. A teraz wynik wojny może nie byłby zupełnie inny, ale z punktu widzenia militarnego było to bardziej zasadne, natomiast z punktu widzenia też politycznego po prostu. Władze polskie chciały robić wszystko, żeby obronić każdego obywatela Polski, każdej kilometr granicy, no i przyjęto tą strategię bronienia właśnie całości terytorium II Rzeczypospolitej, co okazało się niemożliwe, po prostu biorąc pod uwagę fakt, że Polska nie miała mocy. No dobrze, a z czego to wynikało? To, że naprawdę to chyba być tam przy tym dowódcy, którzy mogli założyć, że przy takim ataku może nie warto jest bronić całej linii granicznej, ktoś o tym zdecydował. Tak, no to mam wrażenie, że zauważyły i czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Jednak nie można w jakiś sposób zrozumieć, zwłaszcza te drugie, co mam na myśli. No pamiętajmy, że jednak Polska była przeświadczona o swojej sile i jak popatrzymy sobie na politykę sanacyjną, na wypowiedzi, no to one rzeczywiście były takie mocarstwowe wręcz. Tutaj wygramy z Niemcami, podobnie jak z Rosją na 20 roku. Zgoda, ale czy to nie było też no tak pod publiczkę dzisiaj, możemy powiedzieć propagandowo, czy krótko mówiąc nie zgadzali się sprawy z tego nasi politycy, nasi dowódcy, że jednak dysproporcja sił jest ogromna, tak jak mówiliśmy 2 do 1, i że może inaczej trzeba było przeprowadzić tę obronę, żeby chociaż w niektórych miejscach mieć szansę, czekając oczywiście do pewnego momentu na pomoc, obiecaną nam na pomoc aliantów. I to jest właśnie kluczowy drugi element, polityka zewnętrzna. No, pamiętajmy, że według sojuszu zawartego z Wielką Brytanią i z Francją, no miało to polegać na tym, dokładnie rozplanowane, że najpóźniej
właśnie w ciągu tych 15 dni po tym, jak Niemcy zaatakują Polskę, Francja i Wielka Brytania udzielą nam pomocy, tak więc te plany, oczywiście możemy, będziemy pewnie się zastanawiać, na ile to było realistyczne liczenie na pomoc aliantów, no ale z punktu widzenia militarnego, biorąc pod uwagę te sojusze, no przewidywano, że no, trzeba się utrzymać przez jakiś czas, póki nie wejdą alianci, tak więc to też warunkowało tą strategię polską. A to, co pan redaktor mówił, że takie myślenie życzeniowe pod publiczkę, z drugiej strony realistyczne, to się nie ścierało, to jedno drugie się nie wykluczyło, bo potrzebne są na późniejsze próby rozliczeń kampanii wrześniowej, czy wojny obronnej, podejmowanej już w czasie wojny w Londynie przez Sikorski, tam Szala, prawda, wsadzał przeciwników politycznych, internował, prawda, no są te słynne internowania, prowadzone wtedy. Mieliśmy do czynienia z wojną polsko-polską, taką darową. Wyspa Miód, prawda, osadzanie Chińczyków, senatorów, prawda, no to są argumenty, straszne rzeczy de facto. To też jest może wątek, który warto by poruszyć w którejś z naszych audycji, bo jest to dość ciekawe. Natomiast no, przypomnijmy się, że tam pewne argumenty były zasadne, bo rzeczywiście kampania, wcześniej, czy wojna obronna skończyła się klęską. No pytanie, czy to znajdzie, że mogła się nie skończyć. Otóż to, i to jest pytanie kluczowe. Natomiast no, sam fakt, pytał pan o Orytę Śmigłego, no sam fakt opuszczenia Warszawy, prawda, i przeniesienia się do Brześcia bardzo szybko, w pierwszych dniach właściwie, prawda, no, był bardzo źle odebrany przez społeczeństwo, no później ta ucieczka, no tak należało określić, ewakuacja, prawda, do Rumunii. No właśnie, jeśli powiedzą, że nie zgodzi, drodzy, że ewakuacja w celu podtrzymania żywotnych sił narodu, a przede wszystkim w celu kontynuacji władz polskich, prawa konstytucji. Może wróćmy do tego momentu, że nieważnego, czy co zawierały te zobowiązania sojusznicze ze strony Wielkiej Brytanii i Francji. Rzeczywiście tam mogliśmy liczyć na pomoc, czy to było wprost sformułowane, że oni militarnie nas wezmą. No, 3 września bodajże była taka rada ostateczna, można powiedzieć, konkretnie w tym momencie, kiedy wypowiadają wojnę. Rzeczywiście tam wtedy, w momencie, w którym wypowiadają wojnę Wielka Brytania i Francja, no to zjazd w Warszawie. Cieszą, że to nie jest koniec, tylko początek wielkiej wojny u boku Francji. No i tak powinno być. Natomiast politycy międzynarodowej różnica między tym, co powinno być, a co jest, jest niestety czasami kluczowa i tragiczna, o czym przekonali się Polacy nieraz w historii. Ale rzeczywiście no, wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zgodnie z zobowiązaniami Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę. Co więcej, o czym się zapomina, pewne elementy aktywne były poczynione, bo pamiętajmy, że Francuzi wchodzą do Sary na przykład, prawdego kręgu Sary, jakby czyszcząc tą linię przemysłowego kręgu niemieckiego. Tak, to było przedpole linii Skrzyda, czyli takie linii umocnień pewnego odpowiedzi na linii Maszynota, tą słynną francuską. Tyle, że po paru dniach okazuje się, że dalej niż ta Sara, Francuzi nie chcą iść prędzej, czy zresztą też zostali w okopach, prawda, Francuzi, i to była taka wojna przypominająca właśnie pierwszą wojnę światową, w dużej mierze wojna pozycyjna, właśnie wojna w okopach. Tak, tak, chociaż też pamiętajmy, że w tych pierwszych dniach września bodajże 200 Francuzów ginie, prawda, i tam też 200 swoim Brytyjczyków, tak, to nie jest tak, że zupełnie nic się nie działo, no oczywiście była to kropla jakby w morzu potrzeb. No mówimy, co zrobili Francuzi, także, że starali się coś bardziej może pozorować. No, tak, a Brytyjczycy, jakie pomocy musieli, już jeżeli tak trzymamy się tych zobowiązań sztywno, co oni nam dali. Prezydent, premier, prawda, konserwatywny Neville Chamberlain, znany z 1938 roku, za pismo, no robił wszystko, żeby wstrzymywać te obietnice i tą pomoc. No i dochodzimy tutaj do słynnej konferencji w Abbeville 12 września, czy do wtorek, 12 września 1939 roku. Było to takie spotkanie sztabowe rzeczywiście do dowódców armii francuskiej i brytyjskiej, mówiąc już skrótowo, gdzie ustalono, że jednak no, mimo tutaj zobowiązań i Francja, i Wielka Brytania nie podejmie działań ofensywnych w stosunku do Niemiec. Byłoby to błędem, my robimy wszystko, co w naszej mocy dla Polaków, no ale też mówiąc już sloganem z epoki, nie będziemy umierać za Gdańsk. No, żeby było ciekawe. Słyszałem dzisiaj przemówienie pani premier Szydło, która powiedziała, właśnie przypomniała te wydarzenia, że dzisiaj Europa nam wypomina, że jesteśmy niesolidarni, nie chcąc przyjmować uchodźców, czy może bardziej imigrantów. Wróciła do spraw właśnie września 1939, kiedy to Anglia i Francja rzeczywiście nie wywiązały się ze zobowiązań i zachowali się super niesolidarnie. To znaczy, tak nie chcieli umierać za Gdańsk. Tak, tak. Historyki są ostrożne, może mieć tylko łatwe przechodzenie między epokami, no ale oczywiście jest to argument. Mówiła to na Westerplatte. No tak, przypadkowo. Pani premier. Otóż to jest
dość specyficzny, taki znamienny epilog do tej sprawy dotyczącej spotkania w Apeli 4 lata później, czyli we wrześniu 1944 tak, roku. Nikt inny jak generał Maczek wyzwolił to miasteczko we francuskiej Pikarii. W jakiś sposób tutaj, no, jeszcze na Polacy też były wspomnienia brytyjskich chociażby wojskowych uczestniczyli w tej ofensywie, no, no byli bardzo chwaleni, znaczy tacy właśnie wojowniczy Polacy, którzy to miasteczko wyzwolili. Taki ciekawy, no, nie wiem, czy chichot, czy płacz historii. Zresztą ten fakt też no, wracając do spraw współczesnych, dzisiejszych, szczególnie może trzeba by przypominać panu Franzowi Timmermansowi, który ostatnio podkreślał, że Polska właściwie nie miała momentów własnej państwowości, prawda? Kiedy sami sobą zarządzaliśmy, tylko zawsze byli albo Niemcy, albo Rosja i nas przesuwali albo w prawo, albo w lewo, prawda? Czyli na wschód, na zachód, a czy trzeba by temu politykowi holenderskiemu przypomnieć, że pewnie Holandii by nie było, gdyby nie pierwsza właśnie dywizja Stanisława Maczka. To warto, warto o tym pamiętać. Panie dyrektorze, właśnie konferencja w Abbeville, czy Polacy się o tym dowiadują? Pierwsza sprawa kluczowa i czy jaka jest reakcja? Czy od razu się dowiadujemy, że oni jednak nic nie zrobią? No niestety nie dowiedzieliśmy się od razu i to też w pewien sposób wpłynęło na to, jak kampanii wrześniowych, ale z drugiej strony, gdybyśmy się dowiedzieli, no to już w tym momencie i tak już właściwie było za późno. Czyli nie dość, że nie pomogli, to ukrywali to przekonanie. To jest dość charakterystyczne, to jest zdradzie Zachodu, no mówił później chociażby Rodney Spilecki nawet już, tak jest to tkwi się jak właściwie zjał to, prawda, to jest takie preludium. Tutaj nas zdradzają i informują, a później jeszcze głębiej te sprawy i to w ogóle nas zostawiają, prawda, na pastwę. No, Stalina też nie będąc łaskawieni powiedzieć, że takie decyzje zapadły wobec Polski. To jest niestety real polityk, jakkolwiek by to brutalnie zabrzmiało dla Polski tragicznie, no ale oni po prostu ten Gdańsk umierać nie chcieli i bardziej niż na Gdańsk zerkali też na Moskwę. Pamiętajmy jeszcze o tym czynniku, który razie jest już uśpiony, ten niedźwiedź rosyjski jest tam tutaj jeszcze uśpiony, no, ale on już tam się tkwi, czy już się budzi i też pamiętajmy, że alianci zdawali sobie sprawę z tego paktu agresji, jak to oficjalnie określone między Niemcami a Rosją sowiecką, to też wiedzieli też więcej niż my wiedzieliśmy. Wiedzieli też więcej niż my. A też nam nie powiedzieli o tym, że takie, że te tajne załączniki, prawda, tam są, no bo fakt był znany, prawda? Natomiast właśnie te rozwiązania już konkretne dotyczące agresji na Polskę z jednej i z drugiej strony. Niestety nie Zachód wiedział, a Polacy się właśnie nie uzyskali takich informacji. Natomiast Stalin jako polityk jednak ostrożny bardzo. Też zobaczymy, że nie darmo czekał do 17 września, czyli kiedy minęło te kilkanaście dni, prawda, od momentu wypowiedzenia wojny przez Wielką Brytanię i Francję, no zabezpieczał się Stalin, że jednak sojusz militarny polsko-francusko-brytyjski nie wejdzie w życie. Jak te 15 dni minęło, czy to 14, dopiero wtedy zaczął swoją akcję. No czekając do ostatniej chwili, no bo też chciał jak najmniejszym kosztem po prostu swoją połowę Polski przejąć. Tak więc niestety no, Polska dostała się tutaj w tryb cynicznych polityków, którzy nie kierowali się, jak to chciałby Beck, honorem, prawda, czy zobowiązaniami, tylko realizowali niestety twardo to, co uznawali za swoje interesy, a co odbiło się przynajmniej, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, a zwłaszcza Francję, czkawką, no rok później, no, bo w 1939 roku przewaga łączna Polski, Wielkiej Brytanii, Francji nad Niemcami, które właśnie się kompletnie odsłoniły na Zachodzie, była na tyle duża, że można było, jest to prawdopodobne, nie wiemy do końca, ale jest prawdopodobne bardzo. W 1939 roku połączone siły alianckie pokonałyby Hitlera i jego... Obiecywano nam też w ramach tych zobowiązań sojuszniczych, na przykład pomoc materiałową, która też tam śladowo chyba coś dotarła. No tak symbolicznie. Także rzeczywiście no, możemy mieć do Zachodu słuszne pretensje dzisiaj w dobie żądania odszkodowań od Niemiec, a także od Rosji, prawda, za II wojnę światową właśnie za pierwsze do 17 września. Pamiętajmy też, jaką rolę odegrał Zachód, że zostawili nas na pastwę dwóch totalitarnych systemów socjalistycznych. znowu dodajmy, ale proszę pamiętać, że do 11 września
września Hitler się już trochę zaczyna irytować, że Stalin nie chce wypełnić sobie swoich zobowiązań wobec niego, czyli zrealizować pakt Ribbentrop-Mołotow, to umowy Hitler-Stalin, to umowy międzypaństwowej. A i też Szlemonity, prawda, no, obiecaliście, że tutaj pomożecie nam, towarzysze radzieccy, a nie chcecie nam pomóc. I też po stronie Niemiec było dosyć nerwowo, prawda? Ja myślę, że do pewnego momentu jednak takie są też świadectwa, dokumenty, relacje, że wynik tej wojny obronnej nie był przesądzony. Pojawiają się tego typu sformułowania, pamiętam na przykład tekst Leszka Moszulskiego, znaczy nawet książkę Leszka Moszulskiego, i tam artykuł szkutową formą tego, że właściwie tę kampanię polską mogliśmy nawet wygrać, bo przychodziły też deszcze, ten sprzęt niemiecki ciężki by gdzieś tam położył, prawda, na polskich polach. Abstrahujemy teraz od Sowietów, prawda? To jest trochę historyczne, ale jesteśmy w takim momencie, prawda, 11 września, no to jeszcze jest kilka dni do agresji sowieckiej. Czy rzeczywiście mieliśmy takie szanse, tak troszeczkę wychodząc, puszczając wodze fantazji? Oczywiście to zawsze będzie jakaś kwestia, no, w rachunku prawdopodobieństwa jedynie, a nie pewności. Natomiast moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest po prostu tego geopolitycznego czy militarnego. No patrząc po prostu na ten teatr wojny, jaką stała się Polska we wrześniu 1939 roku, biorąc pod uwagę przewagę liczebną mimo wszystko niemiecką od ludzi po sprzęt, biorąc pod uwagę no to zadowolenie nas z trzech stron, ten chaos, jaki 11 września już panuje, no i szukujmy się, te armie się teraz cofują w pewnym chaosie organizacyjnym, wojna obronna czy kampania wrześniowa była moim zdaniem jednak